W kolejnym odcinku z Rodzinki Biedak z The Sims 2. Jak widzicie, jedziemy sobie na wakacje. Pomyślałam, że możemy wyjechać na mały taki wypad. Tym razem będą to trzy jeziora, żeby była jakaś odmiana. I wzięliśmy ze sobą także Błażeja i Damiana. Taki rodzinny wypad Barbina i jej dzieciaczki. Bo oczywiście Cyryla już z nami nie ma, więc muszą sobie radzić sami. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja sobie nimi troszkę pograłam, chyba dwa dni simowe i już mają weekend, także akurat w sam raz na jakiś wyjazd, na odpoczynek. I tak, musimy wybrać im tak się właśnie zastanawiam, gdzie by tu, czy może na taki obóz. A może do ośrodka? No zobaczymy ten ośrodek, najwyżej się przeniesiemy w trakcie tego pobytu. Udało nam się dotrzeć na miejsce, zaraz tutaj oblukamy hotel. O, Barbina już chce iść grać na fortepianie. W domu nie mamy fortepianu, także no. Co my tu w ogóle mamy? Jesteśmy troje i jest jeszcze z nami. Aha, ale nimi nie możemy sterować, tak? Tak, oni tylko są tak, o. A w ogóle co nimi do pragnienia. On chce się z Mary zaręczyć i Cyril idzie na studia, a Damian? No dobra. Nie wiem, czy ja im też muszę pokój zarezerwować? Bożejowi i Damianowi? Chyba tak. A co jeszcze mamy na górze? Na górze też jest pokój. No dobra, to już tutaj oblukałam i tak. Barbina może spać sobie z Anielką. To nie problem. Myślę. Więc weźmiemy sobie właśnie tak 484. Czemu ten jest droższy od tego? Co tu dają? Więcej? Chyba dlatego, że jest po prostu większy. Ale my tak nie potrzebujemy dużego. Więc Barbinka z Anielką mogą sobie tutaj wziąć ten pokój. Ten może być dla Damiana i Błażeja, no i... No ale ten jest taki drogi. No dobra, no, nie będę oszczędzać. Bo to już teraz drożej. Więc niech sobie Cyryl nasz zaszaleje i będę miał całe łóżko dla siebie, no cóż. No cóż. Więc tak właśnie zrobimy i tutaj prosimy się zameldować wszystkich. Barbino, a ty co, chciałbyś zrobić sobie zdjęcie i osiągnąć maksymalny entuzjazm wobec muzyki? Ja mówiłam właśnie gitary, mam nadzieję, że będzie mógł jej tu używać. Chyba nie, cholera. Kurczę. Nie będzie mógł? Myślałam, że będzie mógł grać tutaj na gitarze. Może zrobić zdjęcie swoim braciom. Spełnimy ci pragnienie. Obejmij przyjaźnie. Jak tam na studiach, braciszku? Anielka w ogóle. Powinna poznać Damiana, bo oni się w ogóle nie znają. Poznaj swojego braciszka. No, z nim sobie relacje musi. Podbić.
No dobra. Na razie tak tutaj sobie na spokojnie. Spotkać wielką stopę. Nauczyć się tańca klepańca. O, bardzo ciekawe pragnienia. W ogóle mamy tutaj saunę, mamy jacuzzi i basen, fajnie. Co, nie lubisz nas, Damian? Bujaczek. O, jaki jesteś podły. Czemu nie chcesz pobawić siostry? To jest twoja młodsza siostrzyczka, bądź dla niej miły. Spędzajcie czas. Gdzie tam telewizor? Jesteś tutaj na wakacjach, więc idź sobie popływaj, tylko się nie utop. Jak twój pierwszy mąż. Kurczę, i naprawdę on nie może w żaden sposób tej gitary użyć. Dlaczego? Ja specjalnie mu ją wzięłam. Żeby sobie mógł pograć. Z kim ty się tu w ogóle bawisz, z jakimś Gwidonem? O, to dobrze, bo my potrzebujemy... Ale co, to twój przyjaciel przyjechał też na wakacje? To samo miejsce? Bo Malwina właśnie potrzebuje przyjaciół do pracy, widzę, puch. Dobra, niech oni się tam bawią, nie będę im bronić. O, to tak można? Chodźcie wszyscy. Gdzie jest Błażej? Przed telewizorem, chodź. Chodź się bawić w berka wodnego. Chcę to zobaczyć. Wy też chodźcie. O ile w ogóle... Da się tak, żeby wszyscy... Aż tyle osób. Jeszcze tego nie widziałam. Idziecie? Gdzie idziesz, Błażej? Że nie... Ale fajnie! Baw się z nami, Gwidon! Cyril, ty też się baw. Dokąd ty idziesz? A, bawicie się, dobra. Berek! 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 Czemu się już nie bawisz, Anielka? Za mały basen, czy co? A z tą rudą troszkę się zaznajomiłaś? Bo ty potrzebujesz przyjaciół i liczę, że sobie właśnie znajdziesz tutaj. Berek! Berek! Kto tutaj jest Andrzej Piegus? W ogóle jakich pragnienia, bo tak... No co, idziemy gdzieś na miasto coś zjeść? Wystarczy tej zabawy? Wow! Co mi ta kamera uciekła? Już się nie baw tego berka. O! Tu w sumie, jakbym sobie to zrobiła, to mogę... To mogłabym użyć gitary, chyba. No ale zobaczymy, zobaczymy. Zastanowię się. Na razie jedziemy gdzieś coś zjeść. I zobaczyć, co tu w ogóle mamy dostępnego.
Rynek nas nie interesuje, polana, park przytulny. W sumie mamy tylko tyle. No, za wiele to my tu nie mamy, a coś na rynku. Może chodźmy na razie do tego parku i zobaczymy. W sumie tu mamy jesień. Co ty się tak skradasz, Balbina? Kurczę, mam nadzieję, że my się nie zbagowali teraz po tym berku. Idą wszyscy? Idą. Dobra. Tak, ja ich w sumie pobierałam jak na wiosnę. O, Balbina może upiec jakieś żeberka na obiad. A no, oni się w tym czasie mogą troszkę pogarniać. Która to damska toaleta? Chyba ta. Nie. Czy ta? Tak, skorzystaj sobie z kibelka. Możesz umyć ręce. Te 3 razy. A, dobra. Damian, idzie, to ty skorzystaj tu. A nie, ty masz higienę dobrą. To jest to okej. Okay. Może kup sobie jakąś pamiątkę, ty nie możesz. No to ty kup. Uważaj sobie, kupuję też coś. Co tu mamy? Jakiś komiks? A czemu nie? Możemy zobaczyć, co tam dałem. Zegar nam tutaj wybija. A tu co to jest? Pewnie to są zwykłe zapasy, tak mi się wydaje. Zrobiłaś te żeberka? Zrobiłaś, super. Też sobie coś kup. Sobie to. Co my tu mamy? Wyścig szczurów, tryb życie, przegląd otwartym okiem, magazyn młodego Sima, plotki o supergwiazdach, coś niewiarygodnego. Weź te plotki może, albo magazyn młodego, albo nie, bo to nie, weź, będziesz rockmanem, więc o supergwiazdach. Ale ty nie jesteś głodna? Mogłabyś też coś zjeść, chodź tutaj. Chodźcie w ogóle zjeść wszyscy. No tak myślałam, że to jest właśnie to. Chodźcie wszamać. Obiad mama pyszny zrobiła. Troszkę jesteście nieodpowiednio ubrani. Kolacja na świeżym powietrzu. A gdzie była Rzesie Szwenda? Bo on chyba już zjadł. Coś sobie tutaj kupuję. Tutaj nie ma gdzie ogniska rozpalić, to chyba będzie w tamtej drugiej parceli. No ale i tak będziemy zaraz kończyć, oni sobie tutaj zjedzą i już w domu się ogarną. O, uważaj, w końcu się skusił na żeberka pieczone. No śpiąca już jesteś, wiem. Więc zadzwoń, wezmij taksówkę, bo już dziecko chce spać. Jutro będziemy zwiedzać, jesteśmy teraz po podróży. Więc... Trzeba odpocząć. Boże, nie wiem, czy tu gdzieś można kupić jakieś ubrania? Pewnie tak. Albo się chociaż przebrać, bo nie są tak ubrani jak na lato. No bo u nas wiosna, tutaj mamy jesień, także no. Nie pomyślałam o tym, że tutaj będzie taka pora roku. Jedziemy, moi drodzy. Wszyscy jadą? Wszyscy. Raz, raz. Wróciliśmy do hotelu. Ja ich tutaj teraz szybciutko będę ogarniać i położę spać. No a my usłyszymy się już w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego można robić. I mam nadzieję, że będą się świetnie bawić. Ja się o to postaram przynajmniej, no ale wiadomo, jak to z Simsami bywa. Także słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.